Cześć wszystkim, to znowu Jadeku. Witam was serdecznie na placu zabaw przygotowanym dla nas przez Jerego 713 w mapce Well of Riddles, która jest po prostu mapką typu Escape, przygotowaną właśnie przez Jerego w grze zwanej Minecraft. No tak czy inaczej, to już szósty odcinek. No i co? Postarajmy się, żeby był ostatnim. A tam już widzę jakieś dynamity, których chyba wcześniej nie zauważyłem. Zawsze miło sobie wysadzić powietrze na sam początek, dobry odcinka. Jeps, jeps, i co? Jeszcze jeden, tak? Fajnie było do niego trafić w ogóle. Dobra, chyba trafiłem. Jebu! Super, dobra, teraz może wagoniki być może? Widzę, jersey poległy z tego co pamiętam ostatnio. Oj, podpaliłem ten wagonik, to nie za dobrze. Z tego co wiem, to podpalone jakoś nie za bardzo chcą się kasować. To jest przykre. Aj, będzie ciężko mnie trafić niestety. Ciężko, ciężko. No, podpaliłem wagonik. O matko, to będzie ciężkie przeżycie. Ale wiecie co, może sobie na razie odpuszczę, bo... Dobra, jajka. Tak, dobra, to weźmy w pizdu jajek, bo i tak pewnie będzie ich potrzeba w pizdu znając życie. Dobra, a ten teleport co robi? Najpierw musisz odblokować mechanizm teleportacji. Wrzuć coś na płytki naciskowe, no to tym czymś pewnie będzie kurczak, co? No dobra, no to co? Jajeczkami o sufit. Jajcami o sufit. X to the... nie wiem. Jak jest sufit po angielsku? Zapomniałem. Nieważne. X to the roof. Chociaż to roof to bardziej dach, no ale nic, nic. Gdzie te kurczaki? Dobra, deszcz kuraków, tylko że jakoś żaden nie chce wpaść do... O! Jeden! Great! Great, 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 great. Upgrade. Dobra, spróbujmy zrobić to samo z drugim. Wesołe kurczaczki, kurde. Tu pod wesołych, kurde, tych pazurków. Już słychać. O! Super. Pięknie, to wyszło od razu właściwie. Dobra, tutaj są chyba kieszonki na małe kurczęta. Znaczy małe kieszonki na kurczęta, tak chciałem powiedzieć, więc od razu. Bez ceregieli je tam wrzućmy. Chyba lampka się nie zapaliła, więc teraz będę potrzebował większej ilości jajek. Dobra, to się udało. Teraz tam na górze. O, zabrakło jajków. Dobra, podeksmy trochę w takim razie. Nie, to tylko z dorosłych kurwy pada eksp, więc pozwólmy im dorosnąć najpierw. Może zdążą, kto wie. Ja. W sumie easter eggi. Zasadniczo. Dobra, tak czy się... O, a tam coś się otworzyło, ale to zaraz zobaczymy, o co z tym chodzi. A na razie... Spróbujmy zespawnować jajka, znaczy kuraki w odpowiednim miejscu. Co on tak, kurde, się zapala i gaśnie? Ale to i tak chyba tylko wystarczy raz trafić. Dobra, są. Jeszcze tylko w jednym miejscu i mamy zadanie jajeczne z głowy. Pięknie, pięknie. Wszystko pięknie to zapalane. Co, to teraz może postrzelamy w te cholerne guziki. No to się udało. To trochę gorzej, ale też się udało. Jak znam życie, to w te dolne też trzeba będzie trafić, przynajmniej część z nich. Byłoby za prosto, gdyby nie trzeba było. Nie! O, wait. To się udało. Jest oddzielna lampka na dole z tego co widzę, która się właśnie zapaliła. Więc to się udało. No i co jeszcze tutaj? Jeden. Dwa. Aha, jeszcze tutaj na dole.
O, macie okazję podziwiać przepiękną pikselodę w moim wykonaniu. O, tak sobie. Chuda. Nie mogę trafić. Dobra. Zamieniłem to ogółem w płonącą choinkę. No może spróbujmy to z tej perspektywy ostrzeć. Tak, to się udało. Dobra, załóżmy, że to już zostało wykonane. Teraz będziemy polować pewnie na te cholerne wagoniki. No ale najpierw sprawdźmy... Aha, teleport działa w ten sposób. No tak, no i tutaj widzę, że możemy strzelić w dziesiątkę, a strzały w dziesiątkę zwykle się opłacają, więc co? Być może spróbujmy tam trafić. Lampka zgasła. Czy coś się zmieniło? Nie mam pojęcia, ale na wszelki wypadek sprawdźmy to. O, jest gwiazdka. Jupi, dostałem punktika, zastrzał dziesiątkę. Dobra. Great, 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 great. Teraz tak, z tego co mi się wydaje, to będę musiał użyć swoich specjalnych skilli, żeby trafić te wagoniki, które tutaj się znowu przemieszczają, więc spróbujmy, spróbujmy. A jedzie któryś? Chyba go nie trafiłem, co? No, nawet na pewno. Oj, to będzie ciężka przygoda. Ale coś zestrzeliłem w każdym razie. No jeden jest podpalony, a nawet dwa. Będzie ciężko je zestrzelić. Dobra, więc może zrezygnujmy na razie z tych celi i skupmy się na tamtych. Haha, nietoperka ubiłem. A gdzie mój punkcik za obicie nietoperka? Nie ma? Za obicie nietoperka powinny być trzy punkciki, a nie tylko jeden. Jak słychać tutaj te pracujące mechanizmy. Dobra, nie wiem ludziska, czy to nie jest tak, że palących się wózków nie można zestrzelić, więc generalnie rzecz biorąc... O, co to już się pojawiły jakieś wypustki. Okej, dobra, więc zrobimy tak. Ja tu sobie zrestartuję zapis po prostu, żeby te wózki się przestały palić. I być może spróbuję je zestrzelić jeszcze raz. No chodź tu. Ale to może być ciężkie przeżycie. Podpaliłem go, tak? Great. Tego też, no super. Może powinienem do nich strzelać ze zwykłych strzał, by się przynajmniej nie podpalały. Dobra, to się udało. Dobra, jeszcze raz zrestartujemy ten zapis. Nie wiem, czy to prawda, co mówię z tymi palącymi się wózkami, ale mówię szczerze, nie mam ochoty tutaj 100 godzin stać i czekać. Trudniejsze niż się wydaje. Dobra, udało się w końcu. Czy się powoli łuk kończy, to może być pewien problem w przyszłości. O, a te co? Spaliły się nagle? Nie mam problemu, ja bardzo chętnie przyjmuję takie bonuski.
Podpaliłem go. O, chyba zestrzeliłem wszystkie. Jupikajej, to jeszcze tutaj. Tylko. To powinno dać radę. Już nie jest tak tragicznie. O matko, to zajmuje trochę czasu. Dobra, spróbujmy może tak. Podpaliłem go. Great, great. Jest! Dobra, mamy przejście. A w 10 minut ludziska, nie ma tragedii. Ciśniemy dalej. No, całkiem przyjemny placek zabaw. Wszystko tutaj fajnie się potoczyło. Aha, pułapka. Great, co my tu mamy zrobić? Dużo wełny. Kolorowo! Yippie! Którego bloku wełny jeszcze nie było na mapce? O cholera! A coś tak czułem, że się przyda. Zbieranie tej wełny. Dobra, to już wiemy, że tak. Może postawmy sobie te, co były. Pomarańczowa była. Już nie, pewnie nie wolno stawiać bloków, więc w ogóle. Dobra, pomarańczowa odpada tylko zaraz. Jak to rozumieć? Co, ja mogę sobie dowolnie wybrać? Dostałem tylko 3 slime bole. To co, 3 typów nie było? I co, dowolnie mam wybrać? Czy tylko jednego typu nie było i mam w każdym z tych zaznaczyć. Oho. Już słyszę jakieś... Wszędzie jakieś tłoki słyszę, podejrzewam, że to jest zabezpieczenie przed tym, że po prostu wszystkie płytki nacisnąć. No i dobra. Dobra, pomarańczowa była, no to nie. Załóżmy, że muszę 4 nacisnąć, aż dziwnie, że 3 slime bole tylko. No dobra, załóżmy, że tylko jednej wełny nie było. I w każdym z 4 segmentów muszę tę wełnę wybrać i po prostu nacisnąć ją slime bolem. Albo czymś tam. Więc tak, pomarańczowa była. Ta była. Biała była. Czyli te 3 były. Zielona tamta była. Żółta. Była. Czyli zaraz to. Brązowa chyba była. Różowa. Ciężko powiedzieć. Czarna była na pewno. Zielone to gdzieś tam do liści, gdzieś do szmaragdów przy hopsaniu. Tutaj to jest chyba... Co to za blok? A, glina kolorowana. Okej. Okay. Tutaj się nic nie dzieje znowu. Nie słychać żadnych tłoków. O! A czemu tylko niebieski uruchamia jakiś tłok? Niebieskiego chyba nie było. Dobra. W takim razie stawiamy na niebieski, a co? Po burżujsku. Oj. Tak słabo to wyszło troszeczkę. Teraz ten niebieski nic nie uruchamia, więc może tylko 3 niebieskie trzeba zobaczyć. Nie, jednak. Zobaczmy. Jeszcze rzućmy tutaj, nie wiem. Albo stańmy na tym. Jest! Odgadłem rozwiązanie, jestem epicki. Aha, i nawet nie potrzebowałem skarbówki. Ej, ale zaraz. Naprawdę muszę coś poświęcić. No dobra, to niech będzie fioletowa wełna w takim razie. Poświęcę ja. Jakie sprytne, że jak się zejdzie, to ten. Mocna sprawa, dobra. Też ciekawe, że te drzwi w obie strony działa. Ją. Podoba mi się to. Dobra, następne pomieszczenie. Jakieś ognisko. Wow! Zaraz. A wiecie, z czym mi się to kojarzy? Kurde, to jest easter egg z Wiedźmina.
Tam było takie dwójki, tam było takie pomieszczenie z ogniskami, matko. Genialne, trochę... Mało tu jest mroku niestety, ale... Mimo wszystko. Dobra, twoim zadaniem jest zapalenie wszystkich kominków. Great. Zapalniczką, great. Wskazówka, koszt 1. Ale jak to wszystkich kominków, w sensie, ale zaraz. W odpowiedniej kolejności, tak? Ale powiedzmy, że ten... Jejku, ile tam jest tłoków, jak ja to słyszałem wszystko. Dobra, powiedzmy, że tym razem, no, że to ten. Dobra, teraz ten. Powiedzmy, że ten. I że teraz ten. I ten. A to co, ja mam super szybko biegać, czy coś? Mi się zaraz zapalniczka skończy i tyle z tego będzie, całego biegania. Ale zaraz, bo rozumiem, że... Czyli to jest na tej zasadzie, że jak w złej kolejności je zapalę, to gasną. A tak to się będą paliły wieczność. No dobra, no to w takim razie załóżmy teraz ten. Dobra, palą się, ognie się palą. Załóżmy teraz ten. Dobra, pali się, pali się, pali się. Nie, 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 nie. Ojejku! Nie wiem do końca jak to działa, no ta, to pogasa. O nie, dobra, 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 dobra. Wskazówki potrzebuję w takim razie. O, jest. 7 kominków. 3 kominki gaszą dwa inne. 3 kominki gaszą po jednym innym. Jeden kominek nie gasi niczego. Zacznij od tych, które gaszą wiele. Zakończ na tym, który nie gasi nic. Kominek z kwarcu gasi kominek ze stone bricków. Kominek koblowy gasi ceglany i netherowy. Kominek netherowy gasi kominek z płyt stone'a. Kominek z... gasi kominek koblowy i kominek ceglany. Kominek ze stone bricków nie gasi niczego. Ceglany gasi kominek netherowy i kwarcowy. Kominek z płyt stone'owy gasi kominek kwarcowy. Ja pizgam. Czemu to musi być takie skomplikowane? Ale dobra, nie butność. To jest easter egg właściwie z, mówię, z Wiedźmina dwójki. Tam o dziwo to mi się udało, kurde, rozwiązać od razu bez pomyślunku jakiegoś tam wielkiego. A teraz pewnie będę musiał to sobie wszystko rozpisać. A dobra, więc tak. Jakie to są kominki w ogóle? Kominek, dobra, kwarc. Gasi. Stone brick. Dobra, dalej. Kobel. Kobel. Cegły. Plus nether. Nether, stone. Dobra. Płyt stone. Stone płyty. Great. Piaskowiec. Ja sobie to wszystko rozpisuję, żeby to mieć przed oczami. Kobl i cegły.
kominek ze stone bricków nie gasi niczego. Stone brick. Nic. Więc to będzie, on będzie na końcu, więc on to będzie, on będzie siódmy. W takim razie według wskazówki. Ceglany gasi nederowy i kwarcowy. Cegły. Nether. Quartz. Kominek z płyt stonowych gasi kominek kwarcowy. Płyty stonowe. Stone. Kwarc. Więc tak. Teraz tak. Pierwszy wymieniony gasi jednego kominka. Jeden kominek. Drugi wymieniony gasi dwa kominki. Następny gasi jeden. Kolejny gasi dwa. Kolejny gasi zero. Dwa. Jeden. No to już wiemy, że nas nie okłamano. Są trzy gaszące po dwa, są trzy gaszące po jednym i jeden nie gaszący niczego. Więc tak, zacznij od tych, które gaszą wiele, zakończ na tym, który nie gasi nic. Czyli trzeba by było zacząć od tych, które gaszą po dwa. No to ma logikę nawet. Więc co, powiedzmy, że zaczniemy w ogóle, jak to się rozkłada. A jak zgaszę te nogi? Tak, pogaszę te ognie, bo to jeszcze to się źle skończy dla mnie, czy coś. Great. Przyjaciół nie ugasiłem parę minut wcześniej. Ale nie, same to one się nie zapalą. Dobra, czyli tak. Mamy cobble, stone bricki, cegły, piaskowiec, kwarc, nederowa cegła. No dobra, no to tak. Powiedzmy, że zapalimy koblowe najpierw. Później powiedzmy, że zapalimy. Chociaż nie. Teraz. Podwójnie gaszą cegły, piaskowiec i kobel. Może ja sobie to podkreślę je. No i teraz tak, czyli kobel, cegły, nether. Więc najpierw wypadałoby zgasić te, które i tak są zgaszone. Czyli powiedzmy zacząć od piaskowca, który zgasi kobel i cegły. Kurde, mam rozkminę, naprawdę poważną. W Wiedźminie to jakoś tak łatwo wyszło samo, a tu kurde, jakieś problemy. Cegły zgaszą nether i kwarc. Dobra ludziska, żeby tego nie przedłużać, to jak już mniej więcej ogarnę kolejność, to po prostu do was wrócę i powiem, jak to wygląda. Wykminiłem już poprawną kolejność, zaraz ją wam zademonstruję. Musiałem też przejść do tego miejsca jeszcze raz z pewnych względów, a myślę, że to nieistotne. Także cóż, poprawna kolejność to... Najpierw trzeba by było podpalić piaskowca. Jest, proszę bardzo. Oto i piaskowiec podpalony. Później idzie kobel. Później cegiełka. Pięknie. Dalej, co by tu dalej, co by tu dalej. Czwarty ma być nether. A, nie trafiłem w palenisko. Piąty ma być kominek z płyt stonowych.
Szósty. Ma być kwarc. Podbiegnijmy do niego. I na końcu ma być stone brick, który niczego nie gasi. Wszystkie paliska się palą jak najbardziej. Easter egg zaliczony. No i mamy przejście. Upsa! Jej! Pięknie. Pięknie. Cudownie. Uuu, na bogato. Czerwony dywan. Cholera. Ciekawe, czy to z pełnych klocków wełny, czy taki dywan jest dywan. To jest szmaragdy, złoto, diamenty. Uuu, tylko jednej pochodni brakuje do symetrii, no ale to szkoda, szkoda, to nic. Co my tu mamy? No, chyba finałowe pomieszczenie. Zresztą myślę, że widziałem podobny domek na pierwszym świecie Jerego, który kiedykolwiek robił, ale nie był wtedy ze złota i tak dalej, był na survival. Dobra, wspomnienia wspomnieniami. Gratulacje! World of Riddles, autorstwa Jerry713, kanał YouTube. No to komu jego już nie zareklamował. No nic, nic, no widać się. Wiecie, za miejsce reklamowe się płaci, nie? A teraz siądź do pociągu byle jakiego. Mam nadzieję, że ci się podobało. No, o mapce wypowiem się może zaraz, ale na razie mamy tutaj jakiś przycisk. Zobaczymy, co on robi. Ej, ale... Ojoj, smutny przycisk. Nie jemu pisane jest miąchać tłokami, czy... chociażby wysadzać dynamity, albo uruchamiać inne czerwone pochodnie i wielgachne urządzenia. On jest taki smutny i on jest taki pointless button. No nic. Smutny ojciec do końca, ale okej. Okay. Słuchajcie, bliska, nie ma się co rozczulać. Wsiadamy do pociągu. Byle jakiego prawego. Co mamy? Wycieczkę po zewnętrzu, jej, noc, widzę. Okej, okay. No tak, piękne fajerwerki. Wybuchowa końcówka, co? I możemy się przyjrzeć właśnie. Jak to wszystko wygląda od kuchni tutaj. No Jerry chyba chciał się popisać swoim kunsztem rysconowym, tylko nie wiem, na co mam się teraz patrzeć, czy na fajerwerki, których tyle tutaj wybucha wokół mnie, czy na te wszystkie rysconowe dzieła i tak dalej. Tutaj basen narodowy, to była dobra lokacja. Mapka oczywiście mi się podobała, no te parkury były strasznie trudne, niektóre zagadki wymagały naprawdę sporej dozy pomyślunku. Nie wiem, czy wszystkim starczy cierpliwości na tę mapkę, ale na pewno jak już się to wszystko przeszło, no to można dojść do wniosku, że zabawa była przednia. No i cóż, no ja cieszę się, że miałem okazję w to wszystko zagrać. Mam nadzieję, że kiedyś może będzie mi dane zagrać jakieś inne dzieło Jerego, bo widać, że chłop no, nie robi żadnej fuszerki tutaj. Jeżeli były jakieś błędy, to niewielkie, a przecież tak naprawdę to ja byłem beta testerem zasadniczo. Ale że wiecie. Piękna sprawa. World of Riddles, moi drodzy. Polecam, polecam. Piękna sprawa. Ile bym się musiał nad tym nasiedzieć. Tutaj widzę, że wracamy do parkouru chyba powoli. I co, czyżby... Koniec? Wow, dobra, wysiądźmy z tego. Co jest w tej skrzyni? Ale bajer, dobra. Więc tak, zapalniczka. Stawiamy to na środku, bo to jest latarnia. Żeby ją zdobyć normalnie, to trzeba... dobra, proszę bardzo. O tak. Ale całość zaś. A, bo to pojedynczo, tak? Dobra. Pośpiech, odporność. Zwiększony skok. Dobra, git. Pięknie. Taki rytm. Jeb. Jeb. Kurde, takie perkusyjne nawet. Jeb. Dobre, dobre. Ale mamy tutaj jeszcze sporo dynamitu.
To ja sobie go tu ładnie pozbieram do swojego zasnego ekwipunku. A, jeszcze wam obiecałem, że zjemy sobie w ramach... A, nie mogę tego zjeść. Zachrzanić to. Kurde, obiecałem, a nie mogę. No to jest smutne, ale okej, nieważne, nieważne. Więc może chociaż potionki sobie wypiję. Eks. Aż to wyjdzie, że mam levelka. Trochę brakuje podsumowania, jak zajebisty jestem, skoro akurat tyle netherowych gwiazd zdobyłem, ale to tam mniejsza z tym wszystkim. W ogóle wow, zobaczmy jak wygląda. Śmiszy. W każdym razie śmiszy. No dobrze kochani, to co, ja sobie pozbieram ten dynamit i pożegnam się z wami, dziękując oczywiście za towarzystwo. Mam nadzieję, że wam się podobało moje całe to... W sumie nasza ta przygoda z tą mapką. No i co, do zobaczenia pewnie następnym razem. Trzymajcie się.